Hejka kochani, witam Was we Vlogmasie 19. Ja jestem właśnie w galerii i szukam prezentów na Wigilię Klasową, bo robiliśmy losowanie i kupujemy sobie prezenty. Jestem właśnie z koleżankami w tej galerii i szukamy prezentów i na Wigilię Klasową i jeszcze dla nich tam dla brata czy coś. No i tutaj są takie boksy z niespodziankami. Próbujemy obczaić coś w środku, bo nie wiem, które wybrać. To jak bierzemy czy nie? Nie wiem. W tym było coś dmuchanego. Nie wiem co. Wróciłam już do domu, więc teraz Wam pokażę, co mam na sobie. Taki półgolf biały z czerwonymi paskami oraz spódniczkę w kratkę. A teraz jeszcze pokażę Wam, co kupiłam na dzisiejszych zakupach właśnie na prezent dla kolegi na Wigilię Klasową. Ogólnie w klasie ustaliliśmy sobie, że robimy prezenty do 30 zł, tak więc teraz Wam pokażę, jak te pieniążki sobie zagospodarowałam właśnie na prezent. Kupiłam papier do pakowania, taki biały ze wzorem lasek cukrowych. Przyda się i teraz, i na święta, bo na pewno nie wykorzystam całej rolki. No i home and you. Kupiłam taki kubek. On ma na sobie wzór pierniczka. Ten kubek ma na sobie taki wzór wypukłego pierniczka z czapką, czerwone ucho i jest bardzo fajny, podoba mi się. Kosztował on 20 zł. A teraz druga rzecz właśnie na ten prezent. Są to takie fajne, stylowe skarpetki, dłuższe, ze wzorem pizzy. Chciałam sobie kupić też takie podobne, tylko że z donatami, ale niestety to było na dziale męskim i były rozmiary od 40 wzwyż, tak więc mi się nie udało. Ale tak, i te skarpetki kosztowały 10 zł, tak więc wydałam idealnie 30. Jeszcze do tego dorzucę coś słodkiego, ale to dopiero przy pakowanku. Myślę, że to jest fajny prezent, jakbym takie dostała, to bym się nie obraziła. Jestem w ogóle mega ciekawa, kto mnie ma, bo zrobiliśmy to losowanie w takim sekrecie, że nikt nie wie, kogo ma inna osoba. Więc nie wiem, kto mnie ma. I to są już wszystkie rzeczy. A teraz ugotuję sobie nie jakieś bardzo skomplikowane danie. Będzie to macaroni and cheese. I stwierdziłam, że sobie to zrobię, bo przez cały tydzień miałam nawalone na uchy, nie miałam czasu sobie takiego czegoś zrobić, a miałam ochotę, tak więc teraz mogę już spełnić moje takie życzonko. Więc lecę wstawić makaron i Wam pokażę tak pokrótce, jak to robię. Do gotującej się wody wsypuję makaron. Wykrywam garnek pokrywką i w międzyczasie będę robiła ten mój serowy sos. Nalewam tak pół szklanki mleka. Robię to na oko, niczego nie odmierzam. No i do tego dodaję łyżkę mąki. Taką sporą. O, no i teraz mieszam. Na patelnię wlewam teraz tą moją miksturę mleka i mąki. No i przygotowałam już sobie szkatułkę oraz łyżkę, bo teraz będę tutaj dawała i mieszała różne sery. Czyli mozzarellę, taki ser w plastrach, go porwę na kawałki, żeby się lepiej rozpuszczał. Oczywiście trochę soli. A teraz czekam, aż to wszystko się zacznie rozpuszczać. Dodaję również łyżkę serka topionego. No i mieszam. Sos już jest gotowy, wszystko się rozpuściło i zostało pięknie wymieszane. Zobaczcie, jakie to jest kremowe. No i teraz dodaję do tego makaron. Ja tutaj mam takie świderki. O! Mieszam, połączę teraz makaron z sosem. Na wierzch posypuję to jeszcze takim moim ulubionym, mocnym serem. Wiem, mega dużo sera, ale w sumie to danie jest całe serowe. I dodaję jeszcze listki pietruszki.
Tak wygląda moje gotowe macaroni and cheese. Teraz zabieram się za jedzenie. Już sobie zjadłam, trochę odpoczęłam. No i otwieram kalendarz adwentowy. Szukam 19. Obstawiam, że... No chciałam wstawić, że będzie na tej stronie, ale jest tutaj. Z tyłu. Tak więc otwieram. Takie małe okienko, więc to pewnie będzie to jajeczko a la chocobons. Tak. Zgadłam. Część z was mówiła, że to wcale nie jest chocobons, ale zobaczcie, to jest takie czekoladowe jajeczko. A jak się je rozgryzie, to w środku jest dokładnie takie samo wnętrze jak w chocobonsie. Tak więc to jest chocobons, tylko po prostu pakowany w sreberko. Pokażę wam ubranka dla Yogiego. Tutaj jest pierwsze, taki sweterek czerwony z napisem ho ho ho. Ma takie fajne, miłe rękawki na końcach. I jest on zapinany na rzep. A teraz dokładnie ten sweterek wam pokażę już na Yogim. Tak wygląda Yogi w ubranku numer 1. Teraz sobie je nagrodę. I jesteś słodkim Mikołajem, co? Tak słodziuteńko. Yogi, podoba ci się, co? Podoba. Fajnie, że Yogi nie ma problemu do różnych ubranek. Ale tylko po prostu jak się mu już je założy, to jest radosny i sobie z nich normalnie patataja po domku, prawda, Joguś? No pięknie! Tutaj ten kaptur z tyłu jest taki ozdobny, on nie jest do zakładania, tylko po prostu pełni taką funkcję upiększającą, prawda, Jogi? No tak, no tak. Ale jeszcze się posklejał, bo byliśmy z Jogiem na spacerku, a jest tak wilgotne na dworze, padał deszczyk, więc trochę się mój kolega posklejał. A teraz czas na drugie ubranko. Tak wygląda, kubraczek, również zapinany na rzep. No i teraz cię w to przebierzemy, Joguś, tak? Przebierzemy cię? Przebierzemy. Pan Mikołaj jako piesek. Tak wygląda właśnie to przebranko na nim. Jest taki miły w dotyku i nie jest na niego bardzo obcisłe jakieś. Tak więc fajnie, bo będzie ci wygodnie, maluszku. Ale no, czy nie uważacie, że wygląda przesłodko? W ogóle pieski w przebrankach są ultra słodkie. A co dopiero jeszcze w takim świątecznym? Jakoś jesteś Mikołajem, wiesz? A teraz chodź. Chcesz nagrodę? Nagroda? Nagroda! Nasza choinka jest już coraz bardziej przyozdobiona. Na przykład dodaliśmy takie ozdobne dzwoneczki. Są to mini bombki. Tutaj jest taki różowy. Czekam na ostrość. O, tak wygląda. I oczywiście grzechoczek. Jak to dzwoneczek? O, już widzę, że się Yogi zainteresował. I teraz chcę znaleźć biały. O, tutaj jest na przykład biały. I one tak fajnie się zgrywają, no bo w sumie taki ciemny różowy jest podobny do czerwonego, a czerwony i biały to są takie właśnie świąteczne kolorki. Tak więc nasza choinka jest już bogatsza o nowy typ ozdób. Już sobie zjadłam kolację, przygotowałam strój na jutro, na wigilię klasową, który zobaczycie w kolejnym daily vlogu. No i jutro przychodzi do mnie na noc Werka i będziemy sobie dawały prezenty świąteczne. Tak więc pokażę wam, co jej kupiłam, no i co od niej dostałam. Nie mogę się już doczekać, mega mnie to ekscytuje. Tak więc ja już lecę spać. Do jutra. Pa, pa!